Witam. Dzień dobry. Jestem Wargis George. Witamy na kanale YouTube No Matters Vlog. Naturalny lek na niedobór wapnia. Dzisiaj pokażemy, jak przygotować jadalny proszek wzbogacony w wapń ze skorupek jaj jako naturalny suplement wapnia dla zdrowych zębów, kości włosów. To naturalna prawda, że wapń buduje i utrzymuje nasze kości, zęby, włosy na paznokciach i tym podobne w bezpiecznym stanie. Nasze kości uwalniają wapń do naszej krwi, aby utrzymać poziom wapnia we krwi. Z wiekiem nasze ciało ponownie wchłania wapń z naszego kości zamiast zatrzymywania wapnia w naszych kościach. Nazywa się to tak zwanym wyciekiem wapnia z naszego organizmu. Z powodu tego wycieku wapnia nasze kości i zęby stają się zbyt słabe, a później powstają pęknięcia i złamania w kościach, kruchość i ubytki w zębach i tym podobne. Preparat z jadalnego proszku ze skorupek jaj naturalnych wzbogacony w wapń. Przygotowanie jadalnej mocy skorupki jajka składa się z kilku kroków jednego. Czyszczenie skorupek jaj w następujący sposób. Do naczynia nalać litr wody i dodać do niego łyżeczkę sody oczyszczonej i octu. Dobrze wymieszaj. Włóż zebraną skorupkę jajka do naczynia i wyszoruj każdą skorupkę kilka razy skórką cytryny i zadbaj o dobre oczyszczenie skorupek jaj. Tutaj mogę zasugerować naturalne lekarstwo na rozwiązanie tego niedoboru wapnia, które śledzę. Regularne spożywanie 1 lub 2 gramy przetworzonego proszku ze skorupek jaj kurzych jest najlepszym naturalnym organicznym rozwiązaniem na tak zwany niedobór wapnia w organizmie człowieka po 50 roku życia. Sproszkowana skorupka jaja jest jadalna i zawiera dużą ilość wapnia oraz kilka pierwiastków. Zawiera dokładną ilość idealnych pierwiastków do gojenia ubytków i pęknięć. Ponieważ ich skład przypomina nasze zęby i kości. Ponadto skorupki jaj zawierające magnez, fluor, fosfor, potas, cynk, mangan, żelazo, miedź są na poziomie mikro. Drugi. Gotuj oczyszczoną skorupkę jajka w wodzie w pojemniku przez od 5 do 10 minut. To uwolni od wszelkich grzybów, zarazków, bakterii i tym podobne. Ochłodź je i wyjmij skorupki jaj. Skorupki zawierają około 95% węglanu wapnia. Ten węglan wapnia reaguje z HCl, który jest obecnie w żołądku i przekształca się w chlorek wapnia i dwutlenek węgla. Z tego wapnia jest wchłaniany przez organizm, budując mocne kości i zęby. Trzeci. Usuń folię znajdującą się wewnątrz skorupki i połam ją na małe kawałki do smażenia lub pieczenia. Istnieje kilka sposobów spożywania tego proszku jako suplementu. 1. Wymieszać z mąką pszenną w czasie przygotowywania czapati, roti i tym podobne. 2. Dodaj i wymieszaj z dosą i ciastem idli. 3. Posyp proszek omletem. 4. Wymieszaj z kilkoma curry i potrawami w proporcji od 1 do 2 gramy na osobę. 4. Osusz i usmaż kawałki muszli na małym płomieniu gazowym, aż do zmiany koloru kawałków muszli. Może być stosowany jako naturalny bionawóz do roślin, drzew, ogrodów, terenów rolniczych i tym podobne. Połączenie kilku składników mineralnych w proszku z muszli może pomóc w poprawie nawożenia gleby. A także najlepiej dla wzrostu twojego zwierzaka.
smażone kawałki skorupki jajka przenieść do słoika młynka i zmielić na drobny proszek. 6. Zbierz proszek ze skorupki jajka ze słoika młynka i trzymaj go w szczelnej butelce. Wapń obecny w proszku ze skorupek jajek zwalczy szereg chorób spowodowanych niedoborem tych pierwiastków. Będzie skuteczny na krzywice, osteoporozę, zapalenie stawów, złamania i pęknięcia kości i tym podobne. Wapń jest bardzo istotny dla rozwoju silnych zębów u ludzi i zwierząt. Bardzo przydatne w okresie ciąży dla kobiet. Brak wapnia prowadzi do słabego rozwoju układu mięśniowo-szkieletowego płodu, osłabienia macicy i tym podobne. Niedobór wapnia często prowadzi do anemii, słabego ukrwienia i tym podobne. Wapń jest niezbędny do zachowania piękna paznokci i włosów. Spożywanie proszku z muszli pomaga budować mocne włosy i paznokcie oraz pozbyć się wypadania włosów, rozdwajania się końcówek i tym podobne. Paznokieć staje się twardszy, przestaje się wyginać, łamać i tym podobne. Przesłanie, które chcę przekazać za pomocą tego filmu, jest takie, że nie wyrzucaj skorupki jajka i nie dostosowuj się do swojego systemu żywieniowego jako suplementu. Dzięki za oglądanie.